Chicago, kurwa. No. Ale on i tak już nie gra przecież. Kurwa, a Jordan jest czarny przecież. Mogliby powiedzieć, że ty jesteś ten. Ten, jak on się nazywał, ten gościu, kurwa. Chuj tam. O, jest karteczka, kurwa. Ile? Przez co się nie znajdzie. No. Jeżeli się chce. No. A tak fajny napis, nie? Do pana. Ale to tu, może na tym, bo może nie pisać. Działa. Bucie, bucie. Zapraszam na mecze. Ja zawsze oglądam. Właśnie. Tylko inaczej pan wygląda. No bo właśnie... Ja myślałem taki no bardziej potężny. No bo to zależy w czym jestem. No. To zależy jak kamera, nie? Telewizor rozgrubia czy podwiecie. No przepraszam, że nie poznałem, ale jestem taki sympatyczny. No. No. To jest. To ramki, ja, nie, jakby jeszcze pan zapisał. Dla Zuzi. Dla kogo? Dla Zuzi. Dla Zuzi. Michael Jordan, proszę państwa, przyjechał prosto z Chicago do nas i rozdaje autografy. No. Nie, no dla mnie to jest piękna pamiątka, ale dla mojej żony. O, będziesz się cieszył. Nie, ona też jest no, trochę taka jak ja, ale ma 13 lat, no, to jeszcze podrośnie, ale taka nie umrze. Nie, ale ja Ja wyjdę za panią. Serdecznie dziękuję. Miło mi było uścisnąć rękę. A taka ręka mała, jak ona tu ma na piłkę. Ja im trzyma. Wierzę. No może pomyliłeś się z ręczną. Nie, ale obojętnie, to jest też duża piłka. No w kosza. W ręczną to trzeba objąć. No a w kosza... Jak się bawisz, mi... Pięknie, trójki wchodzą. Ja zapalę. Co? No to Michael Jordan mogę przedstawić. W domu autograf przed chwilą. Tego drugiego też nie było. Co? Rzucę to na YouTube.